Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Life is Strange. W ostatnim odcinku byliśmy tutaj w tym oto kamperze, gdzie uzyskaliśmy cenne informacje na temat klientów tutaj, pewnego pana. Dobra, nieważne, ale teraz powinniśmy się udać za Chloe i uciec stąd tak naprawdę, także idźmy. Idziemy w tę stronę i zobaczymy, co na nas czeka. Co nas czeka po prostu dalej, bo sama jestem niezmiernie ciekawa. Także chodźmy, opuśćmy tą plażę. Zobaczymy, no, na tej plaży te wieloryby wszystkie. No, 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 szkoda, dramat. Ale no cóż, tak jest po prostu. No, tak jest. Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. No i dobra, jesteśmy w pokoju Chloe i co powinniśmy. Czyli podchodzimy tutaj do wskazówek, ale dostaliśmy maila od Franka. Hej Max, chciałbym zapytać, jak idą poszukiwania. Dzięki Frank, jesteśmy coraz bliżej. Teraz wiem, dlaczego Chloe cię lubi. Jakbyście chciały się zabawić, zajrzyjcie. Powodzenia. No, a w ogóle w ostatnim odcinku to była, no, uniknij przeznaczenia, czy nie wiem, ucieknij od śmierci Franka, nie? No, tak starałam się go nie zabić. A tak, tutaj macie oczywiście stronę, także zatrzymajcie sobie, przeczytajcie. I tyle. I myślę, że przejdziemy tutaj do badania tych poszlak. Zgromadź informacje, wybierając odpowiednie wskazówki w każdej sekcji. Musisz dopasować konkretną liczbę wskazówek. Okej. Koordynaty. Tutaj mamy samochód, tutaj mamy mapę, czyli to będzie ta mapa, wiecie czyja, jeśli chodzi o kamery, o rozmieszczanie kamer. Tak jest, dokładnie tak. Tu mamy tę walkę naszego przyjaciela z Nathanem. I tak, i teraz pytanie, co tutaj powinniśmy połączyć, czy... Oj, proszę, jeszcze tutaj mamy na dole, ale na dole tych nie będziemy brać. No dobra, to ja myślę tak, Max, to było... Z... Połączyć powinniśmy z może z tą sytuacją. Chwilka, bo coś mi to. Chyba, że z informacjami. Spójrz. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Kurde. This is like goddamn math. I suck. O. Odznacz zdjęcie Max. Może z tym? Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Ale chyba nie ogarnęłam. Zbadaj. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Maybe Rachel took a road trip with Frank, but she did come back. No, oni się kochali. So weird how close they were. But Frank couldn't keep Rachel. Orb looks like this isn't the right combination. Niewłaściwe połączenie, naprawdę? Czemu? Jak oni się ten. Dobra, nieważne, spójrzmy na tą kartkę. For sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. So what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. I bet I could suss out some major clues in Frank's account book. If I could decipher the damn code names.
Intrygujące. A wskazówki Nathana? I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Nie wiem jak. A tutaj? Holy shit. Nathan is seriously 5-4-2. Patrzcie, ile tutaj jest. 9-3. 9-5-3. 5. Informacja o uczniu. Nie tu, chciałam, tu chcę kliknąć. There's a lot of numbers in here. Mhm. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel? If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. O, nie chcę cofać, nie chcę cofać. So busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Okay, Max, let's blow this code up and go home. No, raz badajmy. Let's start hacking. Zaczynamy hakować. Otwórz. Okej, czyli tutaj musimy kodzik. I teraz pytanie jest następujące. Czy to będzie na przykład, spójrzmy na tą kartę, 1111. To byłoby dosyć proste, mi się wydaje poniekąd. Aż za proste. Enter pin. Jak ja mam wybrać? Mam tu jakoś pisać? Otwórz. Tutaj, dobra, ślepa jestem. Dobra, zastosuj. Bad code. Zły kod, rany kogutka. Tam na pewno była możliwość wybrania innego, tylko teraz które? Tutaj na tej karteczce było mnóstwo kodów. Tak naprawdę, ja sobie oczywiście pewnie zrobię zdjęcie za sekundkę i wiecie, będziemy po prostu wpisywać. Chociaż ten zakreślony możliwe, że to jest ten kod. Sama jestem ciekawa, który to by będzie. Dobra, ale myślę, że już sobie tutaj zrobię tylko zdjęcie. Tak, tego. Wiecie, żeby tutaj nie wracać jakby cały czas. Okej, i teraz lećmy tutaj do telefonu. No, ja bym chciała... Aha, bo ja powinnam otwórz, a nie spójrz. No właśnie. 0058. To tutaj mamy 0058. Zastosuj. Dobra, nie. 9535 to był ten, wiecie, w kółeczku i w zasadzie to może 9535. Przepraszam. Już wystarczająco? 542, no nie, bo to muszą być 4 cyfry z tego, co widzimy. Jeszcze tutaj mieliśmy taki. Nie, kurde, to może być łatwe. Tutaj były jakieś wymazane rzeczy, ale pod tymi zamazanymi nic nie widać. Ale chwila, chwila. 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. Przepraszam! Rany boskie, to co, to tutaj coś było? Wątpię, szczerze powiedziawszy, 5, 5... Kurcze. Telefon. A może to? Zaczekajcie, zrobimy sobie zdjęcie kolejne. Bo tutaj mamy zaś, wiecie, te inne numery właśnie telefonu. Może te 4 ostatnie cyfry z tych telefonów właśnie będą służyły ku odblokowaniu. 0, 1, 9, 8. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Też nie. Dobra. 7, 0, 0, 6 i 3. You locked it, dumbass. Boże. Dobra. I spójrzmy jeszcze raz. Były 4 jedynki. Mamy puk 7808, końcówka na przykład. Ostatnie cyfry puku. Zapomniałam, 07. Ile tam było? 7808, dobra. No to lecimy tutaj. 7808. Yeah, dobra, wiecie co, to ja to wam bytnę i ja powalczę. Nie, no żartuję. Dobra, spójrz jeszcze raz. 9535. A jakbyśmy dali 5359? 5, 3, 5. You locked it, dumbass. Jezu, no dawno mnie ani tak od głupków nie wyzywał. Naprawdę, dawno, mega dawno. Dobra, i jeszcze raz spróbujemy. 9535. Otwórz. 9, 5, 3, 5. You locked it, dumbass.
A, i teraz możemy puk wpisać, ale jestem nieważne, dobra. I teraz musimy wpisać tutaj ten puk. Jezu, przecież no zablokowałam telefon, wystarczyło zablokować telefon, a nie, że ja sobie cofam czas jak ta, no dobra. Dobra, teraz powinno się udać. Także lecimy 8, 7, 8, 9, 7, o przepraszam, a nie tu, tu. Zaczekajcie, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 0, 8. Booyah! Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Czytaj. Co tam potrzebuje pigu? Okej, okay, super. O, sprzedałeś mi pył. Uspokój się, przywieź mi to. Dobra, nie zbliżaj się, psy na plaży. Matko. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Jesteś w domu, zaszalejmy w domu, w drodze, napełniaj bonga. Nathan was jonesing hard the night of the party. Hej, muszę się szczaknąć. Natychmiast. Nie dostarczam do domu. Masz samochód? Nie mam czasu, zapłacę podwójnie, bo no raczej miej kasy przy sobie. Bez pieprzenia dawaj adres, zadzwonię, gdzie masz dokładnie jechać, jadę, wyciągaj hajs. Drug dealer drama. Pratujesz czego potrzebujesz? Kokę, kwas, płacisz nocne stawki. Lepiej, żebym na ciebie nie czekał. Zachowałem się jak... Wybacz, potrzebuję więcej stawu. Jesteś w domu? Tak, nie przyjeżdżaj. Odwal się. God, Nathan. You're out of control. Hej, potrzebuję trawy i tak dalej i tym podobne. Teraz uspokój się, fazujesz? Niedługo poratuj kolega, proszę, na plaży. Tym razem nie rób siary. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. Gęba na kłódkę, mądralu, albo cię dojadę. Wiem, gdzie śpisz. Is this from Nathan's father? That's brutal. Proszę, nie pisz do mnie, kiedy jestem w pracy. Mówiłem ci już, aby cię na haju nie wytłumaczę. Nie wiem, to interes, a nie jakieś hobby. Chcesz, żebym traktował cię jak dorosłego, który potrafi sobie poradzić samemu? Zaimponuj mi. Naprawdę chciałbym móc być z ciebie dumny. Jeszcze daleka droga. Ojejku. No ale dobra, dostaliście. I spróbujemy jeszcze raz tamte zagadki odkryć, no bo tamtych nie ogarnęłam. Także podejdźmy jeszcze raz i może wejdziemy na wskazówki Franka. Dobra, bo ogólnie to nawet nie klikałam na ten zeszyt, to może sprawdźmy. The client names are encrypted. To co jest? Klienci. That does. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Dobra, to by pasowało. Tak, za chwileczkę zbadamy, albo już zbadamy. Może. Sprawdźmy w takim razie. O kurczę. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Dobra. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Chihuahua Kate, Mrs. Nash, Joseph, Mixtella, Simon, Logan, Stevie, Nathan. Nathan. Nie chciałam co znaczy. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Rod Blackwer. Co to? Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Tam to było Rod. Rod, prawda? Zaczekajcie, jeszcze raz zerknę. Nathan Roth, tak. Nathan, dokładnie. No to wydaje mi się, że to było. To wybraliśmy. Spójrzmy tu. Two deals with Nathan on the same day. Party supplies, no doubt. Więc to. I'm getting a contact high just reading this. Tu go nie ma. I wonder what dog name Frank would have given me. Jest Rod Plaża. Mhm. Czyli to. Oh yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals.
That's it, Max. Dobra. I mamy ostatnie wskazówki, wskazówki Davida. Dobra. No to tak, mamy na pewno ta bójka, bo tutaj ta bójka będzie na pewno powiązana z tym samochodem. Ale, kurde, no. To nie, bo to jest o tej, to też nie, bo to jest o tej lasce, co zaginęła. A to co to jest? Nie. She should have been upset. A to? Jakieś koordynaty z datami różnymi. And that's all she wrote. Proszę bardzo. Please let me find some clues about Nathan in here. Dostaliśmy jakąś wiadomość od Nathana. Piczki nie potrafią walczyć. Rozwaliłeś mi drzwi. Pożegnaj się ze stypendium. Może trzeba było... Dobra, nieważne. Nieważne, co trzeba było. Dobra, lecimy. Nie wiem, to są różne auta, czy takie same? Who does this car belong to? Są podobne, ale to nie są takie same. Of course Nathan drives an SUV. Czyli to jest Nathana. Dobra, czyli to. I to jest Nathana, nie ten, ten samochód. Wierzycie dlaczego? Bo ma, na tym i na tym zdjęciu mają tą lampę z tyłu zaklejoną. I teraz, dobra, jeśli chodzi o zdjęcia, to co my tutaj jeszcze mamy? Nie, to nie. Wowzer, this looks like an expensive machine. There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Może na. Nie yep. wiem. Another car David was tracking. I teraz pytanie. Who else was David tracking here? Why the hell are you following these people? And to where? Jest tak inaczej i tutaj mamy chyba tą tablicę rejestracyjną. Zaczekajcie. Spójrzmy. Tak. Czyli to jest Nathana. Mamy to. Now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Okej, okay, co, jeszcze mamy jakieś wskazówki? Zbadajmy to. O Jezu. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Kurde, trzeba teraz wszystko odczytać, obejrzeć i wiecie. Dobra, no to lecimy po kolei. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy te wiadomości. No nie wiem. Tutaj mam te SMS-y, uspokój się, rozumiesz, kupcę, poratuj kolegę, bla, bla, bla. Co było? Co on mógł tej biednej Kate? Czekajcie. Jesteś dziąb, zaszalejemy w domu, w drodze napełniaj bonga. No nie wiem. A tu? Ojku, chciałam przeczytać. Rod Blackwell. Aha, to są te wszystkie. Mhm. So, this infamous party was the fourth. Czwartego. Zaczekajcie, jeszcze raz ulotka, spójrz. So, this infamous party was the fourth. Okej. Okay. Jakbyśmy tutaj patrzyli na daty. Tu jest 10. Też jest 10. Nie, 7. O, tu jest 4. Tu jest 4. Tu jest też 4. A tu jest 1, czyli który z tych dwóch kartek? Tych środkowych, tak podejrzewam. Dobra, i tutaj mamy jak? Tutaj jest 30, to odpada.
Tutaj mamy, o, tu jest czwarty. Więc, haj, trzy tylko karteczki możemy znaleźć. Dobra, to druga od dołu. Tutaj mamy siódmy. Tu siódmy. Tu siódmy. A tu czwarty. Tu jest o 23. A tutaj mamy o 17:40. A tu 17 i 20. O kurde. Teraz zejdźmy na te zdjęcia w takim razie. Tutaj. To jest trzeciego. To mnie nie obchodzi. Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would. That beach is like Frank's main office. Też nie. Oh, that has to be the Prescott estate. Też. Poor Rick. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Not much out there. O. Czwarty, 22:56. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So Kurde, tutaj he jest could be hiding clues there 17:30. too. Somebody is stocking up on gas. 21. Why? Dobra, trzeba teraz to przemyśleć, które wybrać. Dobra, może wybierzemy to z tego względu, że tutaj mamy czwartego, 22:56. Nie wiem, czy to będzie to, ale no możemy to spróbować. Jeśli chodzi o karteczki, to byśmy wybrali 22, to nie. Już nie. Jezu. Chyba to. Wybierz. Czekajcie, która to godzina? Spójrz. 23. A tu spójrz. 22:56. 22:56. 23. I z kartek. Nie będzie chyba ta. Ta. Nie wiem. Zobaczmy. Chloe, this is definitely the place. Let Proszę me pick up bardzo. some more clues here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. No, ciekawe, sama jestem ciekawa. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. No właśnie. Ta moc ją wykańcza tak naprawdę. I wszystko zmienia. Dobra. Ale kurczę, ciekawe, czy coś znajdziemy w tej stodole w ogóle. Ten samochód to się zaraz rozsypie. Holy shit, this is scary. I know, but we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Czekaj, tam z problemu, nie? Muszę znaleźć wejście do stodoły. Okej, okay, dobrze.
Tak, tylko spójrzmy jeszcze na te zdjęcia, bo pewnie coś już ominęłam, zaczynając życia. Co nie? Chloe is so damn fearless. Where does that come from? Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Warren do nas napisał? Chwilka. Dzięki, że odciągnęłaś mnie od Nathana. Trochę mnie poniosło i zasługiwał na lanie, ale nie chciałem zniżać się do jego poziomu. Poza tym ktoś skopił motyłek wcześniej czy później. Cóż za mądrzec. Dzięki, ale to miasto potrzebuje innego bohatera. I tak wykonałeś swoje bohaterskie obowiązki, a teraz potrzebujemy tylko kostiumów. A propos, mam nadzieję, że idziesz dziś na imprezę. Będziemy świętować. Dam znać, obiecuję. Fajnie, teraz muszę się uspokoić. Fajny ten Warren. Fajny chłopak. Dobra, ale teraz popatrzmy tutaj za wejściem. Tutaj byśmy mogli na spokojnie wejść, tak myślę, tędy właśnie. Co nie? A może tutaj gdzieś będzie to zdjęcie do zrobienia? Nie wiem sama. Chloe, I found the front door. Come on. No i mamy to. Oh, yes. Maximus rules. Maximus. God, this is way too Blair Witch. Nie dziwię się też, bym miała ciary, ale patrzcie, jakie zdjęcia tam są. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. Prescott's bring bomb shelter boom to town. My scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Jejku. No ja nie wiem, czy ja bym tak wchodziła do cudzej stodoły, szczerze powiedziawszy. But that can't be the only thing here. Jest lekki stresik, ale kochani, myślę, że w następnym odcinku zobaczymy, co w tej stodole się mieści. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! We'll be right back.